coś na temat fundamentów. Jestem w tym kościele, odkąd tylko się nawróciłam, czyli od 1,5 roku ponad. I wtedy jak przyszłam, to dowiedziałam się, że jest coś takiego jak fundamenty wiary, tak? Nauczanie bardzo ważne, które każdy nowonarodzony powinien sobie przerobić, wziąć do serca, zmienić się tymi prawdami. I wzięłam się za to, wiecie, były nawet odcinki, które słuchałam po 10 razy, bałowało mnie. I tak miałam w sobie, nie wiem po co, taką pogoń za tym, żeby to zrobić jak najszybciej, żeby w ogóle przelecieć te wszystkie fundamenty, przejść do podstaw chrześcijańskiej nauki i mieć to za sobą. I wiecie co, ja poszłam na ilość, a nie na jakość. I ja po roku ponad dowiedziałam się, że nie mam fundamentów. W połowie kwietnia ktoś mi powiedział, że nie mam fundamentów. I powiem wam, że to była taka informacja mało przyjemna, tak? Jestem najlepszym gościem, jakim mogłabym być. Okazuje się, że nie mam fundamentu i wiecie, mogłabym w ogóle się obrazić, mogłabym swoją dumę, wiecie, w ogóle wziąć i powiedzieć, ale jak to ja już w ogóle po takim czasie chodzenia z Bogiem, tak, ja słyszę głos Ducha Świętego, a ja mam teraz znowu się plecę te fundamenty i znowu to wszystko przerabiać. Ale spokojnie do tego podeszłam i zaczęłam od nowa budować fundament i zaczęłam to robić w ten sposób, że wyznawałam codziennie to słowo. Czy mi się chciało, czy mi się nie chciało. Rano jak wstawałam w pracy, w toalecie, w autobusie, cały czas to mówiłam. I przez te 1,5 miesiąca, kochani, ja się w ogóle nigdzie nie spieszę z tymi fundamentami. Dalej jestem na 3. odcinku. Ale jak ja widzę, co Bóg robi w moim życiu, jak ja zaczęłam słyszeć głos Ducha Świętego, to mi się w głowie nie mieści. Ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku, co się teraz dzieje, przez to, że ja zaczęłam budować fundament. I ja chcę wam powiedzieć, że nieważne w ogóle, ile się jest w Bogu, jeśli nie jesteś fundamentalistą, jeśli te fundamenty, które tutaj są głoszone, nie są taką częścią ciebie, to pomyśl o tym, czy nie warto od nowa sobie to przerobić. Bo ja mam teraz kontrolę nad swoimi myślami, a wcześniej myślałam, że to jest myślenie pasu. Bo w ogóle wiecie, mam władzę w swoim życiu i dopiero teraz tego doświadczam, co to znaczy być Bożym człowiekiem. Pomyślcie o tym. Amen. Rozstawiamy krzesełka, kochani.